Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Od czego by tu zacząć? Mamy piękną pogodę, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj pójdę sobie na spacer. Ogólnie będzie taki dzień chillowy, no jest niedziela, więc wiecie, jak to jest. Dlatego spacer, może później pojedziemy na jakiś dobry obiad. No i tak, może coś obejrzę, wiecie, jakiś film, serial, coś takiego. Zobaczymy, jak się dzień potoczy. W każdym razie właśnie chciałabym wyjść na spacer, tylko się zastanawiam gdzie, czy bardziej w miasto, czy bardziej w las. Więc jeszcze zobaczę, bo trochę jest śniegu, ale obawiam się, że w lesie tego śniegu nie będzie. A właśnie chciałabym pójść do takiego lasku, który mam tutaj niedaleko. No żeby był ten śnieg, bo zawsze taki inny klimat. A tak to będzie tak szaro ponuro. Ale jest piękne słońce, dlatego myślę, że warto gdziekolwiek się wybrać, ale w sumie właśnie nie wiem gdzie. No zobaczymy. W każdym razie spacer. No i tak zaczynamy dzień. To jest mój dzisiejszy outfit, czapa wielka z H&M-u. Jest naprawdę bardzo fajna, bardzo ciepła, a nie była droga, bo kosztowała chyba około 40 zł, także polecam sobie zobaczyć. Szalik czarny, klasyczny. Ta kurtka w ogóle też, o nią mam czasami pytania, to jest Zara. I o rozmiar mam pytania i to jest S-ka, ale wiecie, jak teraz z tymi rozmiarami jest różnie, więc musicie sobie mierzyć. W ogóle nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale może jakiś inny model. Torebka jest Sinsay, ona ma już kilka lat chyba, ale dzisiaj akurat mi w miarę tak pasuje. Czarne spodnie i te buty, o które też miałam kiedyś pytania w okolicach świąt. One są z Prima Moda. No niestety nie są to moonbootsy, ale na moonbootsy to chyba musiałabym napaść na bank, bo to taki tysiak, no może nie cały, ale by poszedł. Dlatego jeszcze nie. No więc ja lecę sobie na spacer. Rozładował mi się zegarek. A chciałam sobie, wiecie, tak włączyć jakiś tam spacer, podliczyć sobie kroki i w ogóle, no ale trudno. Jakby nie rezygnuję ze spaceru tylko dlatego, że mi się zegarek rozładował. Dobra, lecę. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Kept me away from. Ale to. Następna stacja. Dzięki. Siema. Jak ja wyglądam. Dotarłam już do domu. Powiem wam, że jest tak zimno dzisiaj, ale nie na tyle, że zmarzłam,
tylko po prostu jest zimno. I długie spacerowanie no, nie należało jakoś do przyjemnych. Dlatego przetransportowałyśmy się metrem na Rondo Daszyńskiego, poszliśmy sobie coś wypić, zjeść, ja też zjadłam sobie obiad już, no i zagrzać się. No i teraz wróciłam tramwajem już do siebie. W ogóle komunikacja miejska w Warszawie mam wrażenie, że jest dość szybka bardzo. Także, no ale dzisiaj jest niedziela, więc pustki, po prostu prawie nikt nie jeździ tą komunikacją, więc może dlatego nie było też takich korków ani nic. W każdym razie wróciłam i teraz sobie zrobiłam kawę, bo nie piłam drugiej kawy dzisiaj. A rano piłam? Chyba piłam rano kawę. Więc mam tutaj kawę, zobaczę czy na YouTubie ktoś coś dodał. No ja dzisiaj nie publikowałam żadnego filmu, dlatego że wczoraj nie nagrywałam. Bo wczoraj chciałam mieć taki dzień dla siebie i dla znajomych, którzy byli u mnie, więc nie sięgałam po aparat, ale dzisiaj już z powrotem. No, także zobaczę co na YouTubie, jak nie to sobie obejrzę Chyłkę, bo oglądam właśnie teraz Chyłkę i to jest też jeden z moich ulubionych seriali, także polecam wam. Teraz już jest 5. sezon, więc jeżeli nie oglądaliście w ogóle, to wam zazdroszczę, bo macie tyle sezonów jeszcze przed sobą, a najlepsze to są te sezony, wiadomo, pierwsze. Ale ten 5. też całkiem w porządku. Ogólnie bardzo lubię główną aktorkę, więc może też dlatego ona się super wcieliła w to. No i to też są jakby na podstawie Mroza, tak? Książek Mroza, więc może dlatego też lubię. W każdym razie polecam wam, a ja teraz trochę poczyluję. No i co? No i potem się odezwę do was. Mam tutaj kolację, zrobiłam sobie. Mam dwa tosty, znaczy takie grzanki z awokado i z pomidorem, trochę marchewki, tutaj ten serek taki Hochland chyba w kawałkach, ja go bardzo lubię w takich plasterkach. Mam do tego hummus i odpaliłam jakiś film na Netflixie Nie patrz w górę. On jest teraz bardzo popularny i podobno jest świetny, a widzę, że trwa ponad 2 godziny. No ale to nic. Zobaczymy i ewentualnie dam wam znać, czy jest warte obejrzenia, o ile jeszcze nie obejrzeliście. Tutaj aferka już przyszła do mnie. No tak. Tyle mamy czasu. 5 na 10 kilometrów. To będzie... Przekażę pan te dane do Cambridge i Calcutta. Tylko dyskretnie.